Mogę za siedząco? To nie jest takie łatwe, jak wygląda! To nie był start? Łańcuch mi spadł! Jest mokro, jest ślisko, jest zabawa. A Marcel dalej nie wziął leków. Siemano, z tej strony Oskar Macuk. Jesteśmy w Bajcinie na Pamptaku, gdzie będę przygotowywał swoje obozy rowerowe, ale dzisiaj jestem na obozie motocrossowym MotoGang i przygotowaliśmy taki challenge dla zawodników, że będziemy się ścigać po tym Pamptaku. I ta osoba, która najszybciej przejdzie Pamptak, wygra te nowe okulary Tripod, które dostaliśmy z Karoliną. Dużo nowych zestawów. Nie było tak łatwo, jakby się wydawało, to zdjęliśmy łańcuch, żeby nie dało się pedałować. Więc wszyscy będą musieli pompować. Łańcuch macie, ale nie możecie pedałować. Bo jakby się dało pedałować, to byłoby oszustwo, a to byłoby bez sensu, więc chodzi o to, żeby pompować. Na tej linii, tu jest taka na betonie zrobiona. Możecie sobie stanąć tu na muldzie jak chcecie, bo i tak nie możecie pedałować, więc za dużo nie oszukujecie. Stajecie na pedale i jedziecie tak, tu pyk. I pierwszy zakręt macie w prawo. Tu, tu, teraz w lewo. Znowu w lewo. I podjeżdżacie tu do góry. Marcela już znacie z innego odcinka, jak uczyłem go pompować, więc można powiedzieć, że on już jest zawodowcem. Tak, ja już zawodowcem jestem. Co prawda wtedy jeździł z łańcuchem, więc było łatwo. Teraz łatwo już tak oszukiwać. Łatwo na pewno nie będzie. Dobra, jak tu się jedzie, tak? Jedź jakkolwiek, tak. Żebyś w ogóle przejechał w kółko. Dawaj! Nie bądź tak byczku! No. Dlatego tak jak mówię, to nie jest takie łatwe jak się wydaje. Brawo! A jak tu trasa szła? Jak tutaj mamy linię mety. Każdy ma dwa przejazdy jak w zawodach, lepszy się liczy. I startujemy z betonu, więc ja jeszcze raz pokażę trasę i teraz będziemy mierzyć mój czas, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. Ale to technicznie wymijało. Jeden, go! Wirtualne zapedałowanie było. W lewo. Dawaj, dwa, jeden, go! I kolega! To jest Maruda właśnie. Weź podejdź bliżej, mogę? No. Jakie emocje przed skokiem? Wiatr jest sprzyjający, całkiem szybkie, masz ochraniacze na nogi, więc lepiej się nie wywróć. Dawaj. Mogę za siedząco? Możesz, jedź! To nie jest takie łatwe, jak wygląda! Super, jeszcze raz. To jednak nie jest takie łatwe, jak wygląda. To jest ostatnia szansa dla króla trenera Artura, żeby wygrać złote okulary. Jeżeli teraz mu się nie uda, to już nigdy mu się nie uda. Poszli! Zabuduje pani się wyczuć. Zabij się, ale wygraj! Dawaj, 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 stop! Proszę bardzo, założymy, uwdziejesz te piękne okulary. I o, pyk. I uścisk ręki prezesa, brawo, brawo. Pewnie dlatego wygrał, że jest z Foxa. Jeżeli chcecie więcej konkursów, to zapraszam na spotkania, na których ja będę. Będą do wygrania okulary i różne fajne rzeczy. A także oglądajcie nowe odcinki naszego bike campu, bo cała tu ekipa uczy się. Ja się uczę jeździć na motocyklu.
A mój cel dalej nie wziął leku. Nasz kolega, który wygrał gogle, okulary, przepraszam, też startuje na pitbike'u. Jak są twoje emocje, że startujesz z dużymi motorami? Jak oceniasz swoje szanse? Słabe, bo mają mocniejsze motocykle. Ale... Mocniejsze motocykle, ale technika tu ma też duże znaczenie. Ja wierzę, że ten motocykl da mi szansę. Jesteśmy już po kilku przejazdach rozgrzewkowych, tak żeby zobaczyć to, czy jest mokro, czy jest sucho. I ogólnie teraz będziemy jechać na czas. Ja się czuję bardzo dobrze, lepiej się czuję dużo na picie niż na dużym motocyklu. Ale może dlatego, że jest bardziej zbliżony do roweru. Jak twoje wrażenia? Jest mokro, jest ślisko, jest zabawa, ale jest generalnie bardzo fajnie. Po pierwszym przejeździe moim. Jak ci się podobało, Karolina, mój przejazd? Jak oceniasz? Dojechałem do mety, minuta z hakiem. Nie wiem, jaki to jest jeszcze czas na tabeli. Mam nadzieję, że nie jestem ostatni. No i ogólnie, no, teraz będziemy jechać jeszcze. Po czasówce osoby ze zbliżonymi czasami będą startować w parach. To nie był start? Wypadkiem, lekkim, powiedziałbym, skraszowaniem, wykluczyłem się z dalszych wyścigów. Zostałem zdegradowany i będę jechał z koleżanką, ponieważ do męskiej grupy się nie nadaje. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Tak? No. Wygrasz ze mną? Nie wiem. Wygrasz. Wydarzyła się taka sytuacja, że skończyłem swój wyścig. Co prawda nie poszedł mi najszybciej, ponieważ zębatka, która tu widzicie, ona powinna być w środku. Ona powinna być tu, a jest tu. Co oznacza, że ten motor już nie pojedzie, a ja jestem po zawodach. Ale przynajmniej raz wygrałem. No, z kimś wygrałem. Już powoli się zbieramy, bo jesteśmy właściwie po 5 dniach codziennej jazdy na motocyklu. Powiem wam, że ogólnie mega dużo się nauczyłem. W sensie na pewno jest to fajny dodatek, jeżeli chodzi o rower. Bardzo dużo uczy takiej pokory, gdzieś tam ogarniania tego, żeby się przy dużej prędkości nie bać, na przykład na hopy najeżdżać. Bardzo fajna sprawa. Mimo, że nie nauczyłem się jakoś super mega skakać czy coś, naprawdę dużo pewniej się czułem, no byłem w stanie przejechać ten tor właściwie bez problemu. Opanowałem hamowanie, gazowanie, tak naprawdę jeździłem tylko 5 dni. Więc myślę, że bardzo fajnie. Jeszcze spytamy się Artura, co on sądzi w ogóle na temat mojej jazdy po takim czasie, bo cały czas ten progres śledził. No i mam nadzieję, że już powie, że trochę było lepiej. Na początku był dramat. Było strach puścić ciebie na motocykl.
po 3-4 dniach na dużym motocyklu byłeś w stanie skakać hopy mniej więcej do 3/4. Potem jak przesiadłeś się na mały motocykl, jak pożyczyliśmy duży po prostu osobie z obozu, to w ogóle było widać, że na tym małym motocyklu masz super opanowanie, myślę, że to troszeczkę też od roweru, ale bardzo mi się podobało to, że jakby po 3 dniach na dużym motocyklu byłeś w stanie przejechać cały tor, skakać hoby do 3/4, miałeś prawidłową pozycję. I trzeba pamiętać, że ja nigdy wcześniej nie jeździłem na dużym motocyklu, nigdy, nawet nie siedziałem, więc jakby jeżeli próbujecie od zera, to właściwie da się to nauczyć dość szybko takich podstaw, żeby już się fajnie bawić. Myślę, że jakbyś kontynuował, to na pewno z 2-3 skoki strzałbyś całe, ale to też na pewno jazda na rowerze robi dużo u ciebie, Także jest to na pewno, tak jak mówię, bardzo fajny dodatek do jazdy na rowerze, fajna alternatywa, jeżeli chcecie robić coś innego i was na przykład nudzi. Mi się, jeżeli miałbym to porównać, to najbardziej kojarzy z downhillem, bo podobnie męczy ręce, wymaga dużo pracy całego ciała, więc jeżeli na przykład nie macie możliwości jechać w górę, a macie możliwość jechać na tor, bardzo fajny dodatek. Oskar też będzie, może będą jakieś wspólne projekty. Tak właśnie. Oczywiście Artura też zaprosimy na rower na moim obozie, więc będzie dużo śmiechu, jak on się będzie